Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem tuż po skończonej partii numer 8, także świeżo po zakończeniu partii analizuję ją dla Was. Powiem tak, ta partia była bardzo, bardzo ważna dla mnie. Przedostatnia runda, no tutaj o być albo nie być, o ranking można powiedzieć i o bardzo wysoki wynik. Grałem z mistrzem FIDE. Prawie 2400 ranking FIDE, więc całkiem pokaźny. I powiem w ten sposób, gość grając ze mną trząsł się. Naprawdę, wierzcie mi, miał do mnie respekt, przejrzał też pewnie moje partie i moją jakąś tam szachową historię. Po prostu się trząsł, nogi mu latały pod stołem. Trochę mnie to irytowało, bo stół się trochę trząsł czasami, nie oczywiście przez całą partię. No ale cóż, zapraszam do analizy. Przygotowywałem się na zawodnika, ale na pewno... Tak naprawdę tutaj po tej partii stwierdzę, że trzeba jeszcze więcej nauki debiutów na poziomie około 2400. Zagrałem D4. Gość gra naprawdę wszystko. I Niemcowicza, i obronę królewsko-indyjską, i widziałem też, że grał Benoniego, czyli Gambit Benoniego albo Gambit Wołżański. Zagrał tym razem D5. No i tutaj oczywiście kwestia, jaki wariant nastąpi. Po C4 nastąpiło E6, skoczek C3 i skoczek na F6. Ja tutaj dosyć nie lubię wariantu skoczek na F3 i bicie na C4, ale też się na to przygotowywałem i miałem koncepcję na grę i niestety nie wiem, o co chodzi w mojej głowie czasami, słuchajcie, nie zagrałem tego wariantu, tylko zagrałem goniec G5. To wynika też z tego, że we wcześniejszych partiach taki ruch też przygotowywałem i myślę sobie, gram goniec na G5. Co ciekawe, przeciwnik mi zbił tutaj, już moja koncepcja gry teraz była zupełnie niestety inna. Jestem na siebie zły, że konsekwentnie nie zagrałem tutaj skoczkiem i nie czekałem na jakieś jego decyzje. Trudno. No poszło tak jak poszło, zagrałem posunięcie E4, jak to zwykle u mnie bywa, dosyć ambitnie i agresywnie. E3 jest ruchem tutaj oczywiście troszeczkę spokojniejszym, na luzie można w ten sposób sobie grać. W tym momencie po E4 nastąpiło C5, no i jak to zwykle u mnie bywa, to już improwizowałem. No niestety turniej nie wyszedł mi, jeżeli chodzi o przygotowanie debiutowe. W tym układzie zagrałem skoczkiem na F3, ale można było po prostu walnąć skoczka i pobicie tutaj hetmanem po prostu zagrać D5. No i takie ruchy ja też przecież grywam często. Tutaj jest troszeczkę ciasno u czarnych. Znaczy ta pozycja jest normalna oczywiście, ale ten charakter pozycji mi się podoba. Dlaczego tego nie zagrałem? Na to pytanie nawet sam nie potrafię odpowiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia. Po skoczek F3 przeciwnik tutaj zbił, skoczek zbił. Chciałem zamieszać. Długo przeciwnik w ogóle się zastanawiał. Też był chyba w lesie w tej pozycji. Zagrał goniec C5, co jest ruchem dobrym. No i też się chwilę zastanawiałem. Tutaj dałem szacha. W tym układzie skoczek się zasłonił i odbiłem na C4. No i to pozycja jest według silnika lepsza w ogóle czarnych. Nie wiem dlaczego. Jest A6, tu jakieś B5 grozi, więc może z tego tytułu ciężko mi określić. Wybaczcie, troszeczkę jeszcze we mnie buzują emocje. No i lecimy dalej. Hetman zagrał na pole B6, co było dla mnie dobre i w ogóle ten gość zagrał tak szybko ten ruch, w ogóle się nie zastanawiał. Ja tylko zbiłem tu, a on nawet nie zapisał posunięcia i od razu wyszedł hetmanem. A ten ruch nie jest najlepszy dla czarnych, to wyrównuje po prostu walkę. W tym układzie długa roszada. Niezwykle mi się pozycja podobała. No w moim stylu troszeczkę, tyle że po skoczek E5 jestem zmuszony do wymiany hetmanów, bo no bo tutaj przy długiej roszadzie może być problem. Po gońcu zbiłem, liczyłem oczywiście bicie AB, ale to byłoby dla czarnych złe, pionki byłyby zdwojone, goniec odbił. W każdym razie ta pozycja jest no już taka powiedzmy spokojna. F3, no trzeba tutaj bronić. Rozważałem bardzo mocno posunięcie skoczek na B5. Nie mogłem się bardzo doliczyć, co jest po na przykład skoczek na G4 lub skoczek na G4 z opcją widełek. Strasznie mnie to denerwowało. Tutaj opcje groźby
na D6, ale to mogło być niewystarczające. Widełki były dla mnie tutaj katorgą, więc po prostu postanowiłem zagrać F3, co jest najlepszym ruchem oczywiście według silnika, ale no nie zaryzykowałem, tym razem chyba dobrze. Posunięcie A6, przeciwnik się tym zasugerował, że ten skoczek jest groźnie, znaczy, że skoczek może groźnie wejść tam na D6, ale ten ruch kompletnie był niepotrzebny. W ogóle szachy są tak trudnym sportem, ale uwaga, na wyższym już poziomie, ja myślę, że tak 2400 w górę. Tak to odczuwam na własnej skórze, że to decydują, tutaj decydują naprawdę detale, a na poziomie, wyobraźcie sobie 2600 czy 2700, to już w ogóle tam jest kosmos. To się oczywiście łatwo zawsze patrzy na analizę czy na partię, jak ktoś gra. Wieście mi, moi drodzy widzowie, jak się gra samemu przy szachownicy, jest piekielnie trudno, mimo nawet mojego ogromnego doświadczenia szachowego, to zawsze jest to samo. Aczkolwiek nie czułem presji, zagrałem go nieco w 4. Ja myślałem, że tu już mam kapitalną pozycję, bo tak sobie stwierdziłem, że jak skoczek mi zagra tu, to ja gram tam i przeciwnik nie zrobi ryszady i będę sobie świetnie tutaj dysponował swoimi figurami. Przeciwnik zagrał skoczkiem na C6, ja zagrałem skoczkiem na B3 i ku mojemu zdziwieniu nastąpił ruch E5, którego kompletnie nie rozważałem. Ma to swoje plusy, również ma minusy, bo tutaj się pojawia pole dla mnie, ale też pojawia się pole dla niego. No i tak można w kółko, Macieju. No i cóż, za szybko zagrałem goniec G5, ale okazuje się, że to jest dobry ruch, bo to jest opcja, próba likwidacji skoczka, żeby wejść swoim. Jednakże ciekawą opcją byłoby zagranie gońcem na G3. Chodzi o to, że skoczek nie jest na razie, nie może wejść do centrum, bo tu jest opcja bicia. Trochę też byłem na siebie zły, że tego ruchu nie rozważyłem przez chwilę, chociaż po prostu zagrałem od razu. Skoczek wleciał, tutaj nastąpiła szybka wymiana, co jest dobrym zagraniem. Król B1, goniec zagrał na E6. No i powiem tak, wydawało mi się podczas mojej gry, że ja tu mam jakąś tam przewagę i przeciwnika, że tak powiem, zaskoczyłem i gram na wygraną. W tej pozycji już marzenia o wygranej są bardzo trudne do zrealizowania, gdyż tu wszystkie figury przeciwnika są ok. Moje nie są też złe oczywiście, tyle że trzeba było zagrać tutaj skoczkiem na E2 i przerzucić go tam, wprowadzić gońca i z powrotem skoczka. Nie mówię, że myśleć o remisie, ale zakładając, że tutaj remis jest dosyć blisko. No właśnie, i po goniec E6 i zagrałem goniec D3, przeciwnik trochę się podjarał, w sumie się nie dziwię, i zbił tutaj, a ja sądziłem, że to bicie gońcem jest dla czarnych złe, bo zostaje mi goniec czarnopolowy. Źle oceniłem końcówkę, moi drodzy. Znaczy, to nie jest jeszcze przegrana. No, to jest troszeczkę już gorsza, niestety, z uwagi na to, że przeciwnik ma opcję zaczepienia się na tego pionka. I jak dalej poszło? Najpierw skoczek sobie czmychnął, ma opcje fajne. Tutaj dużo ciekawych pól się pojawia. Wróciłem gońcem. Przeciwnik zagrał wieża C8 i król B2 z obroną. Król E7. No i w tym układzie tak naprawdę goniec C2 powinienem zagrać, przerzucić go tutaj, ale coś mi się ubzdurało, że przeciwnik może zbić tu, ale jeżeli ja zbijam tu, to przeciwnik zbija tu i mam atak na dwie figury. Tyle że tu jest kapitalne zagranie goniec na A4, to dokładnie trzeba liczyć wszystko do końca, ale tu jest goniec D2 i zostaje z figurą więcej, więc kurczę blade, no naprawdę słabo taktycznie tutaj po liczyłem ten wariant, bo goniec C2 i goniec B3 to jest ruch jak na zbawienie. Tak trzeba było grać niestety, a ja zagrałem wieża D2. Dosyć szybko niestety znowu, tutaj się przyznaję bez bicia, nierozważnie, ale byłem już tak rozbity tą pozycją, tak zniesmaczony. Zagrałem wieża C1, wieża z H na C8, przeciwnik ma bardzo proste ruchy do wykonywania. Zagrałem wieżą i skoczek wleciał mi tutaj. No musiałem zbić, nie było wyjścia, bo grozi skoczek A4. Więc wybicie. No i ta końcówka jest po prostu gorsza. Zagrałem teraz ruch, który jest w zasadzie najgorszy, jaki można było zagrać, ale stwierdziłem, że albo go blokuję, albo trzymam pionkę na czarnym polu. Niestety zagrałem C4, ruch zły,
ale tak naprawdę pytanie jest takie, co zagrać w tej pozycji. Bardzo ciężko mi na to odpowiedzieć. Wieża na D8, tutaj wieża C3, wieża D4, no i przeciwnik osacza się na tego mojego pionka. Nienawidzę takich pozycji, będąc stroną broniącą się. Niestety to jest tak upokarzające szachowo. Oczywiście tutaj, słuchajcie, ja to są moje odczucia, emocje i takie no, rozgoryczenie niestety tym, co tutaj się dzieje. Nie lubię w ten sposób dostawać w ciry, w szachy. Mogę przegrać po pięknej partii przeciwnika, po kombinacji czy coś w tym stylu, ale dusić w ten sposób się nienawidzę, niestety. Tutaj goniec zagrał na F1, król na D6, goniec na D3, no stoję w miejscu, niestety to jest taka pozycja, gdzie nie ma dobrych widoków na kontrę i na cokolwiek. Król C6, przeciwnik ma dużo czasu, goniec F1, wieża A5, wieża z jedynki na dwójkę, wieża A4, no i z tej strony atakuje mi pionka, jeszcze król podchodzi. A3 zagrałem, król podszedł na C5, wieża B3, on jeszcze subtelnie B6, to te ruchy oczywiście widziałem i wieża na C3. Posunięcie F6, zobaczcie, H4, H5, no i czekam na egzekucję. No i w końcu zagrałem tutaj, przeciwnik zbił. Pozycja jest po prostu przegrana. To jest pionek więcej, to jest bardzo dużo w takiej końcówce. Wybiłem oczywiście, wieża wybiła, król B3. Nie ma tutaj za bardzo lepszych ruchów, B5. No i jeszcze stwierdziłem, że mu wybiję i powalczę w końcówce. Zobaczymy, czy on wybije wieżą, czy pionkiem. Jedno i drugie jest dobre, pionkiem jest chyba lepsze. Zagrałem królem z opcją próby, jakieś tam kontry. Niestety to jest zbyt wolne. Przeciwnik zagrał wieża D3, ja wieża B2. I on teraz myślał z jakieś 20-25 minut, bardzo mnie zdziwił. To też świadczy o tym, że gość jeszcze ma mało doświadczenia, mimo wysokiego rankingu, bo to był młody człowiek, około 20-letni, no ale w sumie z drugiej strony lepiej dobrze się zastanowić już w kluczowych posunięciach, niż grać tak szybko, jak ja to niestety robiłem. No i przeciwnik zagrał król D4, bardzo dobrze, wieża na B7, i tutaj król C3. Ten ruch mnie może nie zdziwił, ale to jest jedna z opcji, która nie daje mi tutaj szans. Król jest poblokowany. W tym momencie po prostu wziąłem pionka, przeciwnik zagrał tutaj, no i zagrałem wieżą, po czym się zasłonił i musiałem się poddać. Ta pozycja jest kompletnie, kompletnie przegrana. Pionek bardzo łatwo dochodzi do pola przemiany, no a to wybicie też przegrywa, pionek wybija i pionek jest szybszy. Niestety jestem na siebie potwornie zły, nie wiem w sumie tak naprawdę na co, może na przygotowanie debiutowe za słabe, może na, ciężko stwierdzić, na pewno nie takiej pozycji chciałem, to już będę miał na przyszłość przeanalizowane na pewno lepiej. No cóż, na ten moment mam 4,5 punktu na 8. Ostatnia runda, nie wiem z kim będę jeszcze grał. Zobaczymy, runda jest rano, więc też zobaczymy jaki będzie układ, ale powiem Wam szczerze, że kondycja jest ważna w takich turniejach, trochę mi jej brakuje. No cóż, dziękuję Wam serdecznie za uwagę za te 8 rund i do zobaczenia w 9. rundzie, mam nadzieję. I trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam.